Cześć, witajcie w Kotlet TV. Dzisiaj zapraszam Was na kolejne bardzo lekkie, smaczne i szybkie do przygotowania danie. Danie, które nada się dla mamy karmiącej, ale nie tylko, bo jest naprawdę pyszne. No i tak jak wspomniałam, proste do przygotowania. A będą to udka kurczaka w takim sosie marchewkowym podane z makaronem. Przygotowanie zaczynam od pokrojenia na mniejsze części udek indyka. Jeżeli macie udka z kością, to wystarczy odkroić mięso od kostek, tak aby mięso było w jak najmniejszych kawałeczkach. Mięso przekładam do garnka, dodaję wodę, wrzucam liść laurowy, dodaję kilka ziarenek zielonego pieprzu, sól, a także ziele angielskie i zostawiam do gotowania na niewielkim ogniu. W międzyczasie obieram marchewkę i ścieram ją na tarce o grubych oczkach. Kiedy mięso jest już ugotowane, wyjmuję listek laurowy, a do garnka wrzucam marchewkę. Dodaję pół łyżeczki cukru i to wszystko dokładnie mieszam. Całość zostawiam do gotowania, aż marchewka będzie miękka, a większość sosu odparuję. Następnie dodaję do tego dwie łyżeczki przecieru pomidorowego i to wszystko bardzo dokładnie mieszam. Teraz wszystko nakładam na talerz. Nakładam ugotowany al dente makaron i do tego mięso razem z sosem marchewkowym. Całość z wierzchu dekoruję natką pietruszki. Mam nadzieję, że dzisiejszy pomysł na obiad Wam się spodoba. Tutaj marchewka, troszeczkę przecieru pomidorowego, dzięki czemu danie ma taki bardziej wyrazisty smak. No i ulubione kluseczki. Jestem ciekawa, czy lubicie takie szybkie dania? Powiedziałabym prawie jednogarnkowe, chociaż makaron gotuje się oddzielnie. Zostawcie koniecznie komentarz, ja zachęcam Was do przygotowania dzisiejszego obiadu i już czekam na zdjęcia Waszych potraw po tym, jak spróbujecie to danie. Życzę Wam smacznego, po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv. Pa, pa!